Moim i Państwa gościem jest Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, mieliśmy bardzo burzliwy wieczór, właściwie noc w Sejmie. Wszystko za sprawą, wydawałoby się, uchwały, która nie powinna budzić kontrowersji, bo chodzi o uchwałę uznającą Rosję za kraj wspierający terroryzm i stosujący środki terroru. Wydawało się, że wszystko było ustalone, treść uchwały, którą miał przyjąć Sejm, ale nagle klub Prawa i Sprawiedliwości za sprawą Antoniego Macierewicza złożył poprawkę, która chciała do tej uchwały wpisać treść dotyczącą odpowiedzialności Rosji, między innymi za katastrofę w Smoleńsku. Dlaczego Antoni Macierewicz zdecydował się na ten ruch? Znaczy, ja, panie redaktorze, jestem zdumiony postawą polskiej opozycji, polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy. To jak zerwali kworum, tak naprawdę przegłosowali tę uchwałę. Jeżeli udawało się, panie redaktorze, podjąć takie uchwały, no, nawet w Parlamencie Europejskim, już pierwsza tego typu uchwała. Panie pośle, już, już pierwsza tego typu uchwała była w 2015 roku. Ostatnio również została podjęta kolejna uchwała. Nie widzi pan różnicy? Momencie, teraz już, musimy się zatrzymać. Nie mówi pan prawdy. Proszę mi pozwolić dokończyć. Odniosę się do wszystkiego, bo znam też tę uchwałę, dobrze? A tylko pan mnie blokuje i nie mogę dokończyć zdania. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że jeżeli tego typu uchwały, bardzo podobne w swej treści, w swym wydźwięku, powstawały na forum Parlamentu Europejskiego i tam frakcje ponad podziałami partyjnymi, frakcyjnymi potrafiły podejmować tego typu zapisy, to jestem naprawdę zdumiony, że w polskim parlamencie tego się nie da zrobić. Dobrze, to dzisiaj teraz dzisiaj panie pośle, opozycja robimy, pokazała swoją prawdziwą przerwę, twarz. Dlatego, dzisiaj opozycja, Platforma Obywatelska, panie pośle, Lewica i PSL pokazały swoją prawdziwą twarz, panie redaktorze, swoje prawdziwe nastawienie do Rosji. Panie pośle, czy mogę zadać pytanie? Bardzo proszę. Panie pośle, w rezolucji Parlamentu Europejskiego w punkcie N, gdzie Parlament Europejski uznaje Rosję za kraj wspierający terroryzm, rzeczywiście jest odniesienie do katastrofy smoleńskiej. Mianowicie, pojawia się tam stwierdzenie, że do tej pory Rosjanie odmawiają współpracy z międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości, mając również na uwadze, że Federacja Rosyjska wciąż odmawia zwrotu wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154, który w kwietniu 2010 roku rozbił się w pobliżu Smoleńska. Taka jest treść. A jaka jest treść poprawki Antoniego Macierewicza? Antoni Macierewicz chciał, by zapisać w polskiej uchwale, że Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych. To prawda, mamy potwierdzenie wyroku w tej sprawie. Oraz, że jest bezpośrednio odpowiedzialna za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Widzi pan różnicę? Nie oddawanie czarnych skrzynek, ale odpowiedzialność? Ale panie redaktorze, momencik. Mamy w tej sprawie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność Rosji, postawione zarzuty przez polską prokuraturę. Zostało wydane również postanowienie sądu w tym zakresie, jeżeli chodzi o areszt dla kontrolerów lotu ze Smoleńska, którzy celowo, bo tak wynika z tych dokumentów, którymi dysponują polskie organy ścigania i polski wymiar sprawiedliwości, dopuścili się takich działań, które sprowadziły katastrofę właśnie na... Nie ma żadnego oficjalnego dowodu na to, że Rosja odpowiada za katastrofę w Smoleńsku. Które celowo dopuściły się takich działań, które sprowadziły katastrofę na ten samolot, na polską delegację. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest zdumiewające, że w tej oczywistej sytuacji, kiedy mamy dokumenty wydane przez organy państwa polskiego, przez niezależny sąd. W dokumencie nie jest napisane, że Rosja jest odpowiedzialna za spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Ale jest wydane postanowienie o aresztowaniu kontrolerów lotu ze Smoleńska. I to jest oficjalne dokumenty. No nie, ale panie redaktorze, no, ja mówię o tym, co zostało już wydane. Jeszcze wyroku oczywiście nie ma, ponieważ postępowanie trwa. Natomiast postanowienie o aresztowaniu wydaje się w stosunku do osoby, co do której istnieje wysokie prawdopodobieństwo dopuszczenia się przestępstwa w tym zakresie. Czyli, to na podstawie wysokiego prawdopodobieństwa można uznać, że katastrofa smoleńska jest aktem terroryzmu? Panie redaktorze, pan mówi, pan się odnosi tutaj do jednego pasusa, tak naprawdę, do jednego zdania w tej uchwale. Uchwała była dużo dłuższa, ponieważ w tej uchwale również było potępienie Rosji jako państwa terrorystycznego. To prawda, ale potępienie nie została przyjęta ze względu na tę poprawkę. Potępienie działań ludobójczych, których się dopuszcza na terenie państwa ukraińskiego. I Antoni Macierewicz to zablokował, wprowadzając tę poprawkę. Działań, które
działań, które łamią konwencje genewskie w tym zakresie i wszelkie zapisy prawa międzynarodowego. I to jest skandaliczne, że Platforma Obywatelska i cała polska opozycja nie potrafiła przyjąć tej uchwały. To nie jest prawda, która, dlatego że oczywiście, był, że jest. Poza tym, ponad podziałami, panie pośle, było porozumienie. Panie redaktorze, o tym wie. Wszystkie strony sceny politycznej się na to zgodziły, prawda? To dlaczego nie zagłosowały za tą bo uchwałą? Bo Antoni Macierewicz dopiero później, po zaakceptowaniu, wprowadził tę poprawkę. Ale panie redaktorze, to było w trakcie procesu legislacyjnego. Zgodnie ze sztuką legislacyjną można na każdy etap. Antoni Macierewicz zerwał ustalenia na etapie pierwszego, drugiego czytania. Można wprowadzać poprawki, można wprowadzać określone zmiany do projektu uchwały. Jeśli i to zostało wprowadzone. A to jest oczywista oczywistość. Momencik, panie redaktorze, nawet sam prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówił w swoim wystąpieniu do polskiego parlamentu, że to właśnie Rosja jest odpowiedzialna za to, co wydarzyło się w Smoleńsku. Dlatego wojny. Aha, czyli jednym można więcej, innym można mniej. No nie można, panie redaktorze, różnicować. Sprawa jest oczywista. Ukrainy wszyscy doskonale pamiętamy. W trakcie wszyscy, wojny. Ale, panie redaktorze, to znaczy co, ma prawo kłamać? Nie, ja nie posądzam prezydenta Zełenskiego. Nie ma oficjalnego stanowiska polskiego państwa, bo wie pan, ja jako obywatel, tu nie chodzi o to, żebyśmy się przekrzykiwali, ale jako obywatel naprawdę myśli pan, że jeśli byłyby oficjalne dokumenty, które świadczą o tym, że Rosja celowo zestrzeliła samolot z prezydentem Polski na pokładzie, to dlaczego ambasador Rosji wciąż jest w Polsce? Panie redaktorze, ale proszę nie manipulować, bo wcale w tej uchwale i w tej poprawce nie ma napisane, że obarczamy Rosję odpowiedzialnością za zestrzelenie. Dobrze, tylko przepraszam, Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych. Takie jest to sformułowanie i ono jest naprawdę bardzo delikatne, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności tej katastrofy, do której doszło w 2010 roku, brak przygotowania lotniska i zachowanie ówczesne kontrolerów lotu, również po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów. Rosja jest krajem wspierającym terroryzm. Dokładnie tak, ale są. I katastrofa smoleńska jest aktem terroryzmu? No ale panie redaktorze, panie redaktorze, no biorąc w tej uchwale mamy do czynienia również z odniesieniem do katastrofy i zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych tak, bo w tej na sprawie Ukrainie. Mamy wyrok. No dobrze, ale jeżeli tego typu uchwały dotyczące terroryzmu bardzo często obejmowały w swoim zakresie, w swojej treści również tę sprawę, to dlaczego nie dopisać? Bo w Polsce nie mamy wyroku i nie mamy oficjalnego stanowiska mamy państwa, wiele dokumentów, że Rosja jest odpowiedzialna. Ale mamy, panie redaktorze, wiele smoleńską. Dokumentów, które świadczą o tym, że najprawdopodobniej tak będzie, że Rosja właśnie będzie. No to jeśli będzie, to będzie wtedy odpowiedzialna, można przyjąć taką uchwałę, toczą się postępowania w tej sprawie i są orzeczenia polskiego sądu, są postanowienia w sprawie aresztowania kontrolerów lotu. Także to jest ale nigdzie nie jest bezpośrednio stwierdzone, że to oni byli jedynymi odpowiedzialnymi za to, że doszło do katastrofy w Smoleńsku. Czyli pan sugeruje, że Rosja w tym nie ma żadnej winy, nie, żadnej ja odpowiedzialności, sugeruję, że nie tak? mamy odpowiednich w tym momencie stwierdzeń, za którymi stałaby siła państwa polskiego, które pozwalałaby w tym momencie i w tym dniu uznać, że jest to akt terroryzmu. Po prostu. Ale to jest akt terroryzmu i to jest oczywiste, biorąc pod uwagę... Katastrofa smoleńska według pana jest aktem terroryzmu. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności z tej sprawy z 2010 roku, to jest akt terroryzmu, bo to jest druzgoc... To jest dramatyczna sytuacja. W sytuacji, to jak państwo polskie sytuacja, pozwala... Sytuacja, w której ginie prezydent wraz z całą oficjalną delegacją polską, w skład której wchodzi przedstawiciele różnych przecież stronnictw. I ale Rosja ja nie dyskutuję z tym, że to była wielka tragedia i że Polska potrafiła dopuścić się tak dramatycznego swojego kraju. I ja z tym nie dyskutuję, panie pośle. Ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby jakoś trywializować kwestię katastrofy smoleńskiej. Ale po prostu uważam, że jest to niekonsekwentne. Dlaczego mamy obecnie ambasadora Rosji w Polsce, jeśli uważamy, że Rosja dokonała aktu terroru i doprowadziła do śmierci prezydenta i całej załogi? Ale proszę pana, no tak samo można by powiedzieć o całej Unii Europejskiej. Dlaczego ambasadorowie rosyjscy są również w innych państwach europejskich? No nie, ale mówimy również w kontekście uchwały w Parlamencie Europejskim. Tam ona została podjęta, bardzo podobna, bliźniacza uchwała została podjęta nie, na forum Parlamentu Europejskiego. Nie, panie pośle, jest bardzo, odnosi się do niewydawania czarnych skrzynek. Jest bardzo podobna, bądźmy panie redaktorze. Jest bardzo podobna, a tam jednak udało się wypracować konsensus. A dzisiaj tak naprawdę poprzez takie zachowanie Platforma Obywatelska i cała opozycja pokazała swoje prawdziwe intencje i to, co jest dla niej ważniejsze i czyich interesów i dzisiaj cała broni. Opozycja chciała zagłosować i było porozumienie ponadpartyjne. Rozmawiałem z posłami PiSu. Ja jestem też zdziwiony, dlaczego nie zagłosowali. Musi bronić
bronić, ale wiem, że niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Spraw Zagranicznych byli zaskoczeni tą poprawką, bo o niej nie było mowy, nie było szerokiej dyskusji. Dlaczego? Panie redaktorze, fakty mówią same za siebie. To dlaczego swojej wersji projektu Prawo i Sprawiedliwość, bo najpierw złożyliście, prawda? Później był wypracowany konsensus. Dlaczego nie było odniesienia do tego? Pan mówi o dyskusji w polskim parlamencie. To znaczy, ja panu powiem, jak wygląda dyskusja w polskim parlamencie. Ja myślę, że politycy opozycji w ogóle nie byli zainteresowani jakąkolwiek dyskusją w tej sprawie, bo ja przypomnę chociażby dyskusję w sprawie patriotów. Rano odbywała się informacja bieżąca i składana była informacja bieżąca przez pana ministra premiera Błaszczaka w sprawie patriotów. Na wniosek polityków opozycji, mam tutaj na myśli polityków Platformy Obywatelskiej, pan Siemoniak, pan Mroczek, kilku jeszcze innych polityków się podpisało pod tym wnioskiem. Nie było ich na sali. Oni w ogóle nie są zainteresowani jakąkolwiek rzeczową rozmową. Także proszę mi nie mówić o rozmowie z politykami Platformy Obywatelskiej, bo w sprawach ważnych, kluczowych, oni oczywiście ustawiają się na ściankach, wychodzą na konferencje, mówią, co im ślina na język przyniesie. Natomiast niewiele z tego wynika, ponieważ jeżeli przychodzi do rzeczowej rozmowy... Ale ucieka pan w ogóle od meritum naszej rozmowy. Ale nie, mówię o dyskusji, bo pan mi mówi o tym, dlaczego nie rozmawialiśmy. No jak tu rozmawiać, jeżeli po drugiej stronie nie ma w ogóle żadnej woli? Ale wcześniej rozmawialiście, więc panie pośle, proszę tutaj nie mydlić oczu, bo rozmawialiście o projekcie, o poprawce, nie rozmawialiście. No, rozmawialiśmy, panie redaktorze. Rozmawialiśmy i rozmawiamy, tylko panu pokazuję, jak w sprawach ważnych dla Polaków opozycja zachowuje się w polskim parlamencie. To ciekawe, nie ma przestrzeni, że premier wczoraj przyszedł do posłów PSL-u, żeby rozmawiać, gdzie byli przedstawiciele też innych klubów, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Ostatnia kwestia, bardzo proszę, w tej uchwale. Czy wie pan, że Antoni Macierewicz chciał, żeby kwestia dotycząca katastrofy smoleńskiej była zapisana jeszcze przed wszystkimi stwierdzeniami na temat zbrodni dokonywanych w Ukrainie? Wyniósł to do drugiego akapitu, więc zanim jeszcze Sejm potępiłby działalność Rosji w Ukrainie, to Antoni chciał obarczyć odpowiedzialnością Rosjan. Nie wiem, proszę pana, jaką pan ma wersję uchwały, ale to ja w tej ostatecznej, którą mam przed oczami, nie ma tego w drugim akapicie, tylko jest to w kolejnym punkcie, jako jeden z elementów wskazujących i sugerujących tak naprawdę... W treści poprawki otwieram to. Sugerujących po pierwszym akapicie dodać kolejny akapit w brzmieniu. Ale ja mówię o treści uchwały. W treści uchwały jest to w drugiej części, tak. Na stronie sejmowej ja mam akurat taki dokument, więc tego prawdopodobnie nie rozstrzygniemy. Przechodzimy do kolejnego tematu. Panie pośle, jaka jest sytuacja budżetowa Polski na przyszły rok? Jest dobra, bardzo dobra, czy może trzeba zaciskać pasa? Panie redaktorze, no na pewno jest sytuacja trudna społeczna, gospodarcza, z uwagi na to, co dzieje się z naszą wschodnią granicą, z uwagi na wojnę, która się rozgrywa na Ukrainie. I to ma bezpośrednio oczywiście wpływ na budżety wielu gospodarstw domowych. I jako trzeba oszczędzać jako rząd? My jako rządzący jesteśmy oczywiście tego świadomi, dlatego podejmujemy szereg rozwiązań legislacyjnych, które mają pomóc i zabezpieczyć polskie rodziny przed skutkami tych negatywnych zjawisk. I oszczędzacie jako rząd Staramy się przyjmować takie rozwiązania, które będą pomagały polskim rodzinom rzeczywiście. Natomiast musimy również tworzyć szereg programów wsparcia dla również jednostek publicznych, instytucji publicznych, tak aby one również przetrwały ten trudny czas. I dlatego 705 milionów złotych dodatkowo trafi do TVP i mediów publicznych w czasie kryzysu. Panie redaktorze, tam też pracują ludzie. Tam też pracują ludzie, a to są placówki nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. To są jednostki telewizyjne, to są stacje radiowe. To są dla pracowników TVP? To są stacje radiowe. To są środki dla ludzi, którzy też tam pracują i którzy współpracują, bo przecież telewizja publiczna nie produkuje wszystkich programów sama, tylko również opiera się na outsourcingu, na firmach zewnętrznych. I wszystkich mediach publicznych, myślę, że kilka tysięcy. 705 milionów złotych. Myślę, że kilka tysięcy, plus biorąc pod uwagę całe wszystkie firmy i przedsiębiorstwa, które współpracują, firmy producenckie, które przecież produkują szereg programów, to myślę, że naprawdę to jest dosyć duża grupa. To jakie to będą podwyżki, że 705 milionów złotych? To nie są, panie redaktorze, to nie są podwyżki, ale wszyscy borykamy się z trudnościami. Ja rozumiem, że dzisiaj jest próba stworzenia takiego wrażenia, jakbyśmy tylko dla telewizji przygotowywali jakieś wsparcie. Wsparcie, dofinansowanie jest przygotowywane i wdrażane systemowo wobec wielu różnych instytucji. Są wspierane muzea, są wspierane inne instytucje które publiczne. Które muzeum dostało ostatnio waloryzację 705 milionów? Ale momencik, ale wiele muzeów otrzymuje dotacje na swoje funkcjonowanie. To znaczy co? Te dotacje mamy, one są też waloryzowane z roku na rok i mamy z roku na rok je przycinać. Mamy nagle teraz z uwagi na kryzys zamknąć na przykład muzea. Nie twórzmy wrażenia, że wcześniej TVP nie miało pieniędzy, bo dostawało 1,95 miliardów
950, tak, milionów. Ale panie złotych, redaktorze, a teraz mamy 2 miliardy 700 milionów. Panie redaktorze, no są też samorządy, które otrzymały 13 miliardów wsparcia. Rozmawiamy o TVP. Subwencja. Ja wiem, ale pan mnie pyta o systemowe wsparcie, bo zastanawiam się, za co oni dostają te waloryzacje. Czy za to, że tylko chwalą rząd Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, to pan sugeruje, jakbyśmy tylko wspierali tutaj telewizję publiczną, która ma pewną misję również publiczną do zrealizowania. To proszę mi podać przykłady misji. Misja informacyjna, misja edukacyjna, tak. Misja szerzenia kultury, misja również informowania o tym, co dzieje się na przykład w świecie sportu, bo przecież dzisiaj, gdyby nie telewizja publiczna, to pewnie byłoby trudno, żebyśmy oglądali relacje, dobrze przygotowane relacje tak, no z Mistrzostw Świata Polakom, w Katarze. Wy łapiecie się za portfel, ale są mecze, więc płacimy TVP nie, na to, żeby nie, były ja czegoś mecze. Takiego absolutnie nie mówię. Tylko a mówi nie pan o misji informacyjnej, nie, tak? Tylko momencik. To robienie z opozycji Niemców, paski rosnące zarobki Polaków irytują Niemców, zmienianie barwy i kadrowanie Tuska tak, żeby wyglądał jak diabeł, nieistniejący projektant mody Christian Paul, pracownik TVP, który wyciąga śmieci ze śmietnika i je rozrzuca, w czerwcu pasek o KPO, miliardy euro dla Polaków odblokowane, pieniędzy dalej nie ma, Für Deutschland powtarzane dziesiątki, jeśli nie setki razy, Stadion Narodowy jako usterka, wina Tuska. Panie redaktorze, słuchalność momencik, ale głównych to, moment, stacji moment, Polskiego panie, Radia panie redaktor, najniższa panie, w historii. Panie redaktorze, dobrze. To jest pan ta misja? Pan może, nie wiem, jaką telewizję pan ogląda, ale to... TVP, nie, to jest oczywiście... No ale to są cytaty, panie pośle, o faktach rozmawiamy. Powiem tak, telewizja publiczna jest instytucją publiczną, jak sama nazwa wskazuje, w związku z tym... No i pokazałem panu, co robi. Budżet państwa... Państwo jako takie ma obowiązek ją wspierać i ta telewizja powinna istnieć i realizować swoje ustawowe zadania. Co mówiłem, czy to jest misja publiczna? Mnie bardziej, panie redaktorze, bulwersuje to, że przez lata w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u z budżetu państwa były finansowane prywatne telewizje, które są prywatnymi firmami, prywatnymi przedsiębiorstwami. Rozmawiano o TVP o tym, że przekazaliście dodatkowe 705 milionów złotych na TVP. Mnie bardziej bulwersuje to, że pieniądze publiczne były... Pytam strumieniem o to, kierowane dlaczego, do prywatnego biznesu. A nie o to, biznesu. Co pana bulwersuje, bo to są pieniądze... Ale panie pośle, to są pieniądze nas wszystkich. No właśnie. To dlaczego pieniądze nas wszystkich przez lata drenowały budżet? Panie pośle, rządzicie od 7 lat. No nie, ale miliony złotych były kierowane, strumień pieniędzy był kierowany do prywatnego biznesu. Kierujecie, pompujecie biznesu. Na partyjne swoje media, które was chwalą i opowiadają Polaków, ale proszę jak nie jest wspaniale. Ale proszę pana. Proszę nie obrażać. Ale ja oglądam tę telewizję, proszę nie obrażać. Więc ja widzę, co tam się dzieje. Proszę pana, proszę nie obrażać przede wszystkim widzów, którzy oglądają tę telewizję, bo ta telewizja ma bardzo dużą oglądalność i to boli polską opozycję. Proszę nie obrażać dziennikarzy, ale którzy tam pracują. PiSu jest obrażą, proszę nie obrażać pracowników, ja nie czuję, oni was chwalą Ja nie czuję, panie redaktorze, ja nie czuję żadnych pochwał ze strony telewizji publicznej. Nie odczuwam pan tych chyba pochwał. Nie to nie ogląda pan tej telewizji. Nie, po prostu uważam, że jest przekazywana rzetelna informacja na temat tego, co się dzieje w polskim parlamencie, na temat działalności rządu, na temat tego, co się dzieje w świecie sportu, kultury i tak dalej. Czego bardzo często inne telewizje nie realizują, a telewizja publiczna musi to robić, bo nakłada. Media publiczne mają też pewne obowiązki. Ustawa. Zgodzimy się z tym. To znaczy muszą zachowywać parytety. 81% czasu antenowego przeznaczono w kanałach Polskiego Radia dla polityków, którzy prezentowali stanowiska urzędu prezydenta, premiera, przedstawicieli rządu i wszystkich partii wchodzących w skład koalicji rządzącej i ugrupowań popierających rząd. To są dane przesłane do Krajowej Rady przez Polskie Radio. 81% to jest misja publiczna? Nie, panie redaktorze, to znaczy ja... No nie jest. Ja mam poczucie, jak oglądam programy na przykład publicystyczne w telewizji publicznej, to mam poczucie, że jednak więcej czasu antenowego w trakcie tych programów... Ale rozmawiamy o radiu, pytam o radiu. Dobrze, 81%. Jak słucham radia, to również jest bardzo podobny parytet. No bardzo nie, często no panie pośle, jest bardzo 81% często, to jest podobny parytet, no 81 do 19 i chce mi pan powiedzieć, że to jest podobny parytet? Panie ja redaktorze, panu mówię o panie danych. Redaktorze, ja wiem, że pan ma już wyrobiony pogląd, ale to rozumiem, nie jest że pan mnie zaprosił to są po dane, to, panie żebym pośle. Ja się odniósł do pewnych zdarzeń, do pewnych faktów. To proszę mi pozwolić wypowiedzieć się, dobrze? Bo nie wiem, czy jest pan w ogóle zainteresowany moim stanowiskiem, moim zdaniem. Ja uważam w ten sposób, iż... Każda strona sceny politycznej ma miejsce, ma swoją przestrzeń tak, do tego, żeby wyrażać swoje poglądy, swoje zdanie, zarówno na antenie telewizji publicznej, jak i również na antenie stacji radiowej publicznych. Panie pośle, pan nie słyszy liczb, które są faktami. 81% kontra 19% opozycja. Panie redaktorze, nie widzi pan dysproporcji? proszę sobie włączyć pierwszy lepszy program publicystyczny i zobaczy pan, jaki jest rozkład gości chociażby w trakcie tego programu właśnie, i kto prezentuje jakieś stanowisko.
do 19%. Widzowie sami to oceniają, dlatego tak chętnie oglądają telewizję publiczną. No, panie pośle, z tymi faktami nie da się dyskutować, nawet no, gdyby pan ma chciał. Swoje, pan ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. To są dane przekazane od Polskiego Radia, więc to nie jest kwestia mydlenia oczu. 81% wy, 19% opozycja. Panie redaktorze, ja powiem panu jedną rzecz. Ja wiem, że zarzucacie wszystko, co możecie telewizji publicznej i na podstawie danych Polskiego Radia robicie z telewizji publicznej czarnego luda. Tak nie jest, bo telewizja publiczna ma gigantyczną oglądalność. Powiem panu więcej. Przypominam sobie doskonale, co się działo wtedy, kiedy była kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy na urząd właśnie prezydencki w 2015 roku. W kluczowym momencie kampanii prezydenckiej, pomimo tego, że na wielu konferencjach prasowych pan prezydent występując miał obecne kamery telewizji publicznej, ówczesnej telewizji publicznej, nie były te konferencje transmitowane, były celowo blokowane, wypowiedzi były wycinane z kontekstu tak naprawdę, manipulowano nimi i doskonale wiemy, że tak wyglądała telewizja ale publiczna za czasów Platformy Obywatelskiej. Ale oceniamy w tym momencie. Pan bo pana to w ogóle nie interesuje. Lat. Ale nawet jeśli pana, jest krytyczna to jest ocena, to znaczy, że wy macie być jeszcze bardziej źli, czy macie doprowadzić do tego, żeby telewizja publiczna spełniała standardy, chociażby obowiązek zachowania parytetów, jeśli chodzi o gości. Panie pośle, bądźmy poważni. Być może pan nie ogląda telewizji publicznej. Oglądam. No to zachęcam do tego, żeby sobie włączyć czy program Minęła 20. Bardzo dobry program publicystyczny, w którym się podsumowuje wydarzenia każdego dnia. Program Minęła 8. Również program, który rzeczywiście pozwala wypowiedzieć się osobom z różnej stron sceny politycznej co, na tematy bieżące polityczne. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Politycy Platformy Obywatelskiej bardzo często nie przyjmują zaproszeń do tych programów, bo ja wielokrotnie oglądając na przykład Strefę Starcia w niedzielny wieczór w telewizji publicznej, bardzo dobry program, też polecam państwu, żebyście państwo obejrzeli pośle, telewizję to nie publiczną. Jest natomiast nie jest. Mówię tylko o tym, że dziennikarze skarżyli się i żaden z polityków Platformy Obywatelskiej nie chce przyjść do studia. To też jest problem leżący po stronie polityków opozycji. Dlatego, panie redaktorze, no tego typu zarzuty, że polityków opozycji nie ma w mediach, to być może wina i kamyczek leży po ich stronie. Piłka leży po ich stronie. Dostają zaproszenia, a tych zaproszeń nie przyjmują. Ja słyszałem wielokrotnie pana redaktora bardzo dobrego, Michała Adamczyka, który mówił o tym, iż kierowali już chyba 50 albo 60 zaproszeń do Donalda Tuska. Donald Tusk dostał zaproszenie w dniu... Z prośbą o to, aby pojawił się w studiu bez odzewu. W dniu zapytajcie audycji. Donalda Tuska, dlaczego nie chce przyjść do telewizji publicznej, dlaczego nie chce porozmawiać. No nie, bo przechodzimy dalej, dlatego że pan nawija makaron na uszy w sprawie, reklamuje programy TVP. Ale nie reklamuje, ja pytam żadnego interesu, żeby reklamować. W jaki sposób wycinani są przedstawiciele opozycji? Nie, panie pośle, dlaczego... Ale pan manipuluje, panie redaktorze. Nie manipuluje. No to jest bezczelne kłamstwo, dlatego dane. Że ja panu... Ale ja, to ale pan ja, manipuluje, panie pośle. Panie redaktorze, ja panu mówię o konkretach. Nie, to ja są kierowane zaproszenia do polityków opozycji. Są kierowane zaproszenia do polityków opozycji, którzy nie podejmują tych zaproszeń. Proszę pytać się Donalda Tuska, szefa Borysa Budki, dlaczego nie przychodzi do telewizji publicznej, dlaczego nie chce uczestniczyć w debatach politycznych, a wielokrotnie takie zaproszenia były kierowane. Dobrze, zmieniamy temat. Czy w niedzielę Jarosław Kaczyński będzie w Gorzowie, bo lokalne media informowały, że to spotkanie zostało odwołane. Pytanie, czy powodem jest mecz, czy co się wydarzyło. Wiadomo, że tam był też zaplanowany protest. Zarejestrowany. Pan prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście teraz pod koniec tygodnia w weekend będzie w zachodniej Polsce. Ma się odbyć kilka spotkań. Natomiast jeżeli chodzi o Gorzów, no, przyznam szczerze, że musiałbym zajrzeć do kalendarza, czy w Gorzowie to spotkanie będzie aktualne, czy nie. Ale miało być. Wiem, że pierwotnie, wie pan, to jest tak, że jak się planuje określone wyjazdy, no to przyjmuje się pewne alternatywne lokalizacje. Sam zresztą u siebie w okręgu, jak organizowałem takie spotkanie w Małopolsce Zachodniej, również szukaliśmy dogodnego miejsca, sali wystarczająco dużej, bo zainteresowanie jest zawsze bardzo duże tych, którzy chcą uczestniczyć w tych spotkaniach. Czy będzie, czy nie. Dlatego tutaj już kwestia organizatorów, a organizatorami zawsze są struktury lokalne, które przygotowują tego typu wydarzenia. To będziemy dopytywali. Chciałbym jeszcze panu pokazać wypowiedź rzecznika Solidarnej Polski, bo przecież no, waszego koalicjanta, który dość mocno krytykował pana premiera. Posłuchajmy proszę razem. W polityce jest tak, że politycy podejmują czasami błędne decyzje i nie ukrywam, że ta decyzja jest błędna pana premiera. Ona jest historycznym, absolutnym przekroczeniem pewnej granicy, bo ten transfer suwerenności został niestety przekazany i my przed tym przestrzegaliśmy. Tak historyczna porażka, a tak należy nazwać porażkę, która była na szczytach lipcowych i grudniowych pana premiera, na pewno powinna być związana z jakimiś konsekwencjami.
Od momentu, kiedy premierem nie jest pani premier Beata Szydło, niestety mamy pasmo porażek. Od momentu, kiedy pani premier Beata Szydło nie jest premierem, mamy pasmo porażek. To jest ocena waszego koalicjanta, wiceministra w rządzie PiS-u. Co pan na to? Znaczy, ja tak nie, absolutnie nie uważam. Uważam, że w polityce emocje są złym doradcą i myślę, że ważne jest to, abyśmy w tym całym trudnym świecie politycznym, bo przecież tak jest, że życie dzieje się na bieżąco, prawda, każdego dnia nowe wydarzenia, nowe okoliczności, nowe projekty ustaw, inicjatywy no, i tak dalej. Może i każdy, na każdy, oczywiście może mieć, każdy może mieć swoje oczywiście zdanie, na tym polega polityka. Polityka jest też zbiorem osób o silnych charakterach. Wczoraj przegraliście głosowanie ministra Ziobry, ustawa trafiła do kosza. Którzy mają określone zdanie w określonych sprawach i oczywiście dyskusje zawsze mogą się toczyć w tych sprawach. Natomiast ważne jest to, żebyśmy na końcu potrafili znaleźć punkt wspólny i grać do jednej bramki. I chcieliście utrzeć nosa ministrowi Ziobrze wczoraj przez to, że posłowie PiS-u nie głosowali o ustawie w sprawie ustawy prawo o notariacie? Przegraliście to głosowanie? Dotychczas, już zaraz się do tego odniosę. I dotychczas w ważnych sprawach dla Polski rzeczywiście procedowaliśmy tak, że byliśmy przede wszystkim skuteczni i działaliśmy jako zjednoczony obóz polityczny. I myślę, że teraz też tak będzie. Mamy 10 sekund. To, że pojawiają się czasami jakieś niesnaski, to jest coś normalnego w każdym dobrym nawet małżeństwie, panie redaktorze. To tylko 10 sekund. Prawo o notariacie. Dlaczego przegraliście to głosowanie? Być może przez jakąś nieuwagę, bo rzeczywiście... Mecz oglądaliście? Panie redaktorze, no nie chciałbym, żebyście się dopatrywali w tym drugiego dna, dlatego, że takiego drugiego dna nie było. Było jeszcze kilka innych ustaw, które wyszły z Ministerstwa Sprawiedliwości. Była na przykład ustawa o prokuraturze, która została już potem przegłosowana. Też bardzo, to bardzo może ważna. Takie delikatne utarcie nosa ministrowi Ziobrze. Nie, ja tutaj się nie doszukuję drugiego dna jakiegoś innego tła. Dziękuję sprawy. Za tę rozmowę. Była bardzo żywiołowa. Dziękuję. Na koniec nowa rola rzecznika, ale też nowa rola taty. Więc tak. Z okazji tej drugiej roli gratulacje, bo to niespełna bardzo dwa dziękuję. Tydzień. Ja pozdrawiam swoją małżonkę, Olę. Na pewno nas ogląda. To był program Tweet w wirtualnej Polsce. Moim gościem był Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.